Hejo, z tej strony Gingerowa, a na waszych ekranach Zoo Tycoon. Ostatnio udało nam się ukończyć scenariusz, dlatego dzisiaj zaczynamy sobie nowy i będziemy się zajmować dzisiaj zagrożonymi gatunkami. W opisie tak naprawdę w skrócie chodzi o to, że oczywiście zostaliśmy wytypowani do tego, żeby zarządzać zoo. I tym razem naszym głównym zadaniem jest opieka nad zwierzętami, które są zagrożone. Dodatkowo musimy starać się zapewnić im takie warunki, żeby się rozmnażały, dlatego że o to w tym scenariuszu chodzi. Jakby tego było mało, musimy skupić się na tym, żeby wszyscy w tym zoo, czyli i zwierzęta, które będziemy mieli, i ludzie, byli szczęśliwi. To może być też spore wyzwanie. I czas na wykonanie tego scenariusza to 18 miesięcy, czyli 3 odcinki. Musimy mieć 12 wybiegów, zoo rating 70, szczęśliwość gości 93, to jest spore wyzwanie, szczęśliwość zwierząt 90 i musimy mieć potomstwo, potomstwo z czarnych panter, okapi i naszych znanych nam już białych tygrysów. Także scenariusz zapowiada się bardzo ciekawie i bardzo wymagająco. Mam nadzieję, że podołam. No cóż, przekonamy się razem. Zaczynam. Pauza. Aha, jak się prezentuje teren? Pokażcie mi tu. Czyli takie mamy sobie parking zwykły przed zoo. Widzę, że znowu mamy jakieś tutaj góry, doliny i dziwne inne rzeczy, ale jest dużo drzew, także mamy co kasować w razie czego i mamy 50 tysięcy, także nie jest źle. Ja już tu podniosę ceny na wejściu. Okej. I tak, mamy tutaj teatr, widzę, już tutaj mamy coś wybudowane. Teatr, budka i zwierzaczki, które trzeba uszczęśliwić. Łośka mamy i miśka mamy. No dobra. Jeśli chodzi o nasze zagrożone zwierzaki, to pewnie trzeba je wynaleźć, co? Miało to być okapi, one są w tej, tak, nie ma ich, czyli trzeba, bo one zawsze są tu na początku. Białe tygrysy nie ma i czarne pantery też nie ma. No dobra, ale tym się zajmiemy może troszeczkę później, na pewno domki też musimy, no, tak też myślałam, że domki musimy. Tutaj mamy standardzik, nic ciekawego. Wszystko jak zawsze na razie. Jeśli chodzi o scenariusze z dodatków, to dodatków, czyli dinozaurów i tych naszych zwierząt oceanicznych, to one będą się pojawiały, te scenariusze, ale sama jeszcze nie wiem kiedy. Na razie chcę się skupić na tych scenariuszach. Jak będę miała ochotę zagrać w tamte scenariusze, to one też się na pewno pojawią. Będę starała się na serii ukończyć wszystkie, ale zobaczymy, co mi z tego wyjdzie, bo seria może być długa, ale też wiem, że wy lubicie tą serię, więc myślę, że się ucieszycie. Jeśli chodzi o ceny, to tutaj też już podwyższę trochę na początku. Później na pewno zjadę z cenami, bo chciałabym, żeby oni tu byli szczęśliwi. 93 to będzie spore wyzwanie i myślę, że będę musiała zastosować kilka trików w tym zoo, żeby goście byli szczęśliwi. To znaczy potem ewentualnie bardzo, bardzo podwyższe ceny, żeby po prostu mniej ich wchodziło do tego zoo i w tym momencie ci, którzy będą utrzymywali poziom szczęśliwości, a ci, którzy będą przychodzili nowi, nie będą nam go obniżali, bo musicie też wiedzieć, że w zoo w ogóle każdy gość, który wchodzi, ma szczęśliwość na poziomie 75, widzicie? I to powoduje, że za każdym razem, kiedy wchodzi nowy gość, to on tam tutaj tą średnią obniża. I dlatego potem najlepiej robić tak, żeby tych gości wchodziło po prostu mniej. To już jest jakiś tam bardzo, bardzo stary chwyt, o którym wam jeszcze nie wspominałam, a który może się przydać w przyszłości i mi, i wam, dlatego że wiem, że gracie i jeszcze chciałam też powiedzieć, że cieszę się, że gracie, że kupujecie tę grę i jeśli byście byli zainteresowani tym, to pamiętajcie, że możecie ją kupić na Allegro. Tam najlepiej. Ja też czasami, jak ktoś się pyta, to podaję linka do aukcji sprzedawcy, u którego ja kupiłam Zoo Tycoon, także możecie tę grę spokojnie kupić i jest ona dostępna na Allegro i nie jest droga, kosztuje nieco 30 parę złotych, jeśli dobrze pamiętam, plus przesyłka. Dobra, zaczynamy. Miśku. Trawka. I drzewo ci pasuje, także nie muszę go kasować. Aha, i schronienie. Dobra. Domek, Rock Cave, oczywiście. Niech się robi, szybciutko. Tu nic, na razie. Dobra.
Aha, a jeśli chodzi o obsługę, jeszcze zerknę. Nie mamy nikogo do sprzątania. To też już zatrudnię kogoś. Dobra. I jedziemy z podłożem. Tak, czekajcie. Woda na pewno. To tu ci damy wodę. To. Jakoś tak może ciemniej dookoła wody. Co ty na to? Jaśniej tutaj. Tak sobie zrobimy. Ja wyłączę widoczność drzew, żeby mi tu nie zasłaniało. Co już? Wystarczy? Za dużo trawy. Aha, jeszcze tego ciemnego chcesz. Dobra. Czy da się tak? Da się, to może jakoś tak bym to robiła. Zobaczymy. Kamyczki. Jeszcze trawy chcesz. Dobra. Już? Jeszcze nie. Chyba teraz będzie dobrze. Jakie drzewa lubisz najbardziej? Miśku drogi, gdzie ty jesteś? Tu. Te. Faktycznie. Jakoś takoś. Zwierzaki nieszczęśliwe, więc zabronili nam kupować nowych. I dostaliśmy nagrodę za za wystrój. No cóż. Włączę już sobie te drzewka. To już, tak? Dobra, teraz kamyczek. Może taki duży bym ci dała, co? W sumie niebo się nie zmieści. To taki ci dam. Okej, mamy domek wynaleźnięty, to zaraz tam muszę spauzować. Stop, 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 nie chcę. A może taki duży jakiś kamyk też ci dam jeden. Dobra, i domek. Masz, miśku, śpi sobie w domku. I już. No ale tu masz już jedzonko, proszę bardzo. No ale klatka już jest dopasowana, także spoko. Idziemy do łośka. Łośku, drogi łośku. Teraz znowu wyłączę sobie widoczność. Na pewno potrzebujesz wody. Ach, ci dali aż jedną krateczkę dirta, no. Łaskawcy. To samo. No, sprzątaj, kobitko, sprzątaj. Tu zwierzaki nieszczęśliwe są. Wow, ale się tu ludzie zebrali. Jeszcze tego chcesz. Tego już za dużo, to czego jeszcze? Trawy. Już. Jeszcze wody. No już, Łośku. Łośku, super ktośku. domek. Ty lubiłeś ten czerwony? Tak. Drzewka. Już szukam. Ha, nie mogę sprawdzić, jakiego drzewka lubisz. Ale mogę na pewno. O, już mogę. Super. Dziękuję bardzo, że mi odblokowali to Willow Tree. Willow Tree. A, Willow. Dobra. Włączę widoczność. Drzewek. Ale tu się las zrobił. Dobra. I kamyczki. Może jakoś tak, jeszcze obrócę sobie kamerkę. Już, wystarczy ci. Dobra, czyli zwierzaki są te, które mamy ogarnięte. No bez przesady, ludzie, przecież tutaj jest tylko jeden zwierzaczek chory. Ja prawie zatrudnię jeszcze jednego kogoś. I tak, na pewno wyczyszczę ten teren z tych drzew, bo po pierwsze mi przeszkadzają, nic nie widzę, a po drugie,
A po drugie chciałabym może tutaj coś bardziej... Nie, nie, nie. Nie chcę tych klatek otwierać. A po drugie chciałabym widzieć teren i chcę tutaj też klatki wybudować. Ja nie pamiętam, co mówiłam. Czemu to jest tak brzydko obok siebie? Ja tak bardzo tego nie lubię. Zielone niech będą. Tu trochę drogo jednak. Woda za drogo. Tak będzie. Kosze na śmieci. Jeszcze im tu dam może hot doga. Czy tak? Dobra, nie, zostawię ten plac już taki, jaki zrobili. Macie tu kosze na śmieci. Na pewno, o wiem, toalety, tak. No to pewno tu zrobimy z boku takie dojście. I damy im tu toalety. Dobra. To już mamy z głowy, płotki na razie sobie daruję. I chciałabym wybudować zwierzaki i na pewno chciałabym budować zwierzęta, które nie są jakoś bardzo wymagające i które są tanie, żebym nie miała po prostu problemów z nimi później i nie miała problemu z bankrutowaniem. Tak, obróciłam kamerkę, bo chciałam sprawdzić, czy mamy tutaj jakąś tabliczkę, ale nie mamy. Dlatego wymyśliłam sobie teraz, że tutaj postawię tabliczkę i tutaj postawię drugą tabliczkę i tutaj sobie damy wielbłądy. Dlatego jeszcze sprawdzę, czy je mamy. One były w piaskowych zwierzakach. Mamy. Bo jak pamiętacie, wielbłądy są fajne, mało wymagające, pasuje mi tutaj też ten płotek do nich. Nie potrzebują dużej klatki, więc nie będzie z nimi kłopotu. Wielbłądy. A my musimy mieć dużą ilość zwierząt i taką ilość zwierząt mało wymagających, że tak powiem. Także tu zrobię, żeby miała blisko. Chociaż może bardziej tak zrobimy. O, to będzie miała z jednej klatki do drugiej blisko. I domek dla wielbłądów to był ten czerwony. Kurczę, nie pamiętam teraz. Dobra, to najpierw adoptujemy sobie parkę. Damy im piasek, bo na pewno piasek potrzebują. I czego wy tam jeszcze chcecie, co? Dirtu. To są fajne i też nie chcę przesadzać, bo potem mam za duże problemy z tymi scenariuszami na nagraniu. I tak naprawdę zamiast się wykazać jakoś fajnie, to męczę się z nimi i... I to mi się tak nie do końca podoba, dlatego spróbuję nie szaleć. Ale wiecie, różnie może być. Bo ja jednak lubię dbać o wygląd zoo i potem właśnie zwykle na tym cierpię. Kurczę, zagadałam się i nie pamiętam to. Dobra. Już? Wystarczy wam? I kamyczki. To może jakieś pustynne? O, już się urodził. Maluszek. Super. Cieszę się, bo to też podnosi szczęśliwość gości. I tu mamy ten teatr, tak? Jak to wygląda? Czy tu mam zrobione wejście? Bo ja lubię, jak ten chodniczek się tak tutaj zgina. To jest detal, wiem o tym, ale... Ale naprawdę lubię to. Tutaj na wejściu, póki mam kasę, dam im mapkę. Z jednej i z drugiej strony. Proszę bardzo. I chciałabym też dać im pamiątki jakieś. Pamiątki, no i oczywiście karuzela. Wiecie, że karuzela musi być. Tak będę dużo kamerą obracać, bo tu jest zestawione, ale dobra. Tak zrobię. Jaki by tu dać chodniczek? Może taki. I ogrodzimy to. I cenę podniesiemy troszeczkę. I damy zielony z żółtym. Wiem, że powiedziałam kolorki odwrotnie. O, może taki różowy z żółtym. Okej. Goście są w miarę spoko ogarnięci. To wiecie co? Ja teraz sobie włączę wynalazkowanie tych zwierzaków zagrożonych. Żeby już je mieć. Bo to na pewno się nam przyda. I tutaj też im dam jeszcze automaty. I ławeczkę.
No, tak się akurat złożyło, że tu będzie ta ławeczka, ale nie szkodzi. Kosz na śmieci też im dam. I podniosę im trochę ceny. O klika. Dobra, ludzie kupują, tu wszystko funkcjonuje super. Karuzelę bym dała w jakiejś innej części zoo. Może gdzieś bardziej... tutaj. Tu też im zrobię przejście, bo tam na pewno dam jakąś klatkę też. Żeby była klatka obok klatki, bo powiem wam, że pamiętam z przeszłości, kiedy grałam jako dziecko, że ludzie naprawdę byli szczęśliwi, kiedy było bardzo duże zagęszczenie klatek. Oni tak naprawdę teoretycznie korzystają z tych wszystkich atrakcji, takie jak karuzela czy coś, ale jednak głównie przychodzą do tego zoo dla zwierząt i to ma wpływ, jak gęsto rozmieszczamy klatki. Zielona ładniejsza. 6,50 niech będzie tutaj. Wydaje mi się, że ziemia już rozmokła. Czekajcie, bo czasami tak się dzieje, że ziemia pęka. Wiem, że wam już to mówiłam i tak się jeszcze nie zdarzyło nigdy na nagraniu. Ale tutaj się chyba właśnie tak stało. Czy nie? Nie, wydaje mi się. Dobra, nieważne. O, goście są zadowoleni. Szczęśliwość 89. I tak to trzeba utrzymać. Musimy to zrobić. Koniecznie. Tu też im dam jakieś ławeczki. No dobra. W sumie mogłabym tutaj też im zrobić przejście. To nie będą się aż tak tutaj kutłować. Ile mamy w ogóle klatek na razie? 3 z 12. 3. 3 zajmą nam te zwierzęta zagrożone. To będzie 6 i jeszcze 6 nam zostaje, także... może wybudujemy tutaj na wejściu jakieś zwierzę. Tak gdzieś może tu... jak tam jest to zrobione, żeby było fajnie tak samo. Tak, dobra. Zrobimy tak i zrobimy jakąś malutką klatkę z czymś. Co by tu wybrać? Gazele są słodkie, są w sumie niedrogie. Jeszcze hipopotamki. Hipopotamki są dość drogie. A gazele są słodkie, wdzięczne i się fajnie rozmnażają i przyciągają ludzi, także na nich się teraz skupię. Tutaj tak zrobię może bardziej... o tak. Ta klatka będzie taka bardziej wąska. O, może taka. Myślę, że się zmieszczą. Gazele. Gazekę. Tak, gazekę. Gazele. Okej. Okay. I tu zrobimy im wejście. Na pewno tabliczka musi być koniecznie. Sawanna. Zostawię, bo one chyba też wodę potrzebują, jeśli pamiętam dobrze. W każdym razie na pewno im dam. Okej. I domek na pewno ten. I możemy już adoptować statko. I pokażcie się, one już są z założenia szczęśliwe. Za dużo wody... tak, tyle. Za dużo wody po prostu. Nic więcej. Jeszcze za dużo wody? Tak jest. Drzewka, czyli te malutkie. Malutkie kępki trawy już. I kamyczki tylko te malutkie. No i klatka dopasowana. Jeszcze trochę im dam tych kamyczków. Już? 86.
A już na pewno nie chcecie żadnego drzewka. Nie. Szkoda. No dobra, no to jak już, to już. Mam nadzieję, że będą się fajnie rozmnażać. Tu się zrobił tłok i super. Jak tam goście? Jeden spragniony się znalazł. No jakby tutaj też zrobić jakąś klatkę. Taką mniejszą, zaraz na wejściu. Mam jeszcze 16, to coś bym musiała wykombinować fajnego. I jeszcze bym chciała kwiatki, bo też pamiętajcie, może czerwone tutaj? No, fajnie pasują. Pamiętajcie, że goście zwracają uwagę na takie rzeczy jak kwiatki, dekoracje, fontanny i to ma wpływ na ich zadowolenie z zoo, także przy takich scenariuszach, kiedy trzeba dbać o poziom zadowolenia gości, to miejcie to też na uwadze. Tu były kiedyś takie malutkie fontanny, gdzie one są? Nie mam jej. Tym razem. A szkoda. Dobra, to tym się będę martwić później. Jakaś malutka klateczka by się przydała. Goście są zadowoleni i to fajnie, cieszę się. Może te hipopotamki? Wiem, że one, wiecie, ładnie pachną, że tak powiem, zaraz na wejściu, ale są też słodkie. Albo może strusie? Nie, strusie już... Wow! Dostaliśmy kasę, super! Może hipopotamki? Dobra, damy hipopotamy, bo... Mam ochotę na hipopotama. To je tu dam. Tak mu zrobimy tą klatkę. Taką gdzieś. Tu zostawiłam wejście, ale nie szkodzi. Hipopotamy. Hipopotamy. Okej. Okay. Nawet nie pamiętam, czy budowałam hipopotamy. Tu dam wejście. I tak. Chodź, hipciu. Hipciu, hipciu, gdzie jesteś? Tu. Tylko kurczę. Żebym ja dała radę je tu pomieścić. Parka. I tak, sawanna na pewno, co? Dirt i woda. Dirt. No błotko musi być, nie? Wiadomka. I woda. No to dajemy. Tu i jeszcze tu. Oczywiście. Za dużo wody, za mało błotka, bo gdzieś się trzeba taplać, no jasna sprawa. Za mała klatka dla was jest, to muszę ją trochę powiększyć, to zrobię to na pauzie. Za mała klatka, powiadacie. Tu bym nie chciała, to zrobię wam ją może... Bo oni tu będą mi stać się gapić na te zwierzaki. Po prostu ją przesunę do tyłu trochę. Myślę, że o tyle wystarczy. Wow, wow, wow. Okej, tu skasujemy ten płotek. Puścimy grę. I co? Za dużo gości. Spoko, nie martwcie się, oni sobie pójdą wkrótce. Przyjdą nowi. Dobra. Za dużo wody. Okej. To już mamy z głowy. Jeśli chodzi o roślinki, to potrzebują tych takich pałek wodnych, które są tu. Tu wam zrobię takie zarośla, żebyście się mogli schować przed tymi ludźmi. No ale wam mogę poszaleć z zaroślami, jak już nie chcecie.
Szkoda. I kamyczki. Też muszę wam dać te. Wow, gościom się podoba. No dobra. Nie wiem, czemu macie dopasowanie 80. Trochę szkoda. No, ale co poradzić? Jak tam nasze zwierzaki, które musimy wyna... O, jak się tapla słodko. Mamy białego. Mamy... czarną panterę mamy już. I jeszcze nasze okapi zostało. Jeszcze go nie ma. Nie widzę go. Teraz się wynalazkuje. No okej. Na pewno musimy wybudować ten wybieg dla tych zwierząt, które są wymagane dość sprawnie, bo one się muszą rozmnażać. Muszą mieć czas na to, żeby się rozmnażać. Także wiecie, to troszeczkę im zajmie. Jak sobie chopią. Szczęśliwie. Hipcie. Nie wiedziałam, że wy nie lubicie gości aż tak bardzo. Podniosę trochę ceny. No, trochę. Podniosłam, ale goście są zadowoleni. Co ja bym mogła im dać jeszcze? Na pewno to. Na pewno to bym mogła im dać. Dobra. Zwierzę mamy wynalezione, więc stop. Pandy nie chcemy. Wiecie co? Niech się wynalazkują te domki dla zwierząt. Bo to też podnosi szczęśliwość gości. I mogłabym to spokojnie tutaj postawić. Mini zoo też może być. I nawet mi tu pasuje. Tylko nie widzę. O, tak. Tak zrobimy. No i dobra, pasuje. Zaraz tu przylezą i będą korzystać. Toalety na pewno. To ja może tutaj im zrobię jeszcze jakąś taką malutką toaletkę. tu jest. No, już ktoś wszedł i korzysta. Super. Kolorek zielony, bo pokazuję drzewka. Dobra, jest. To skoro już tu zrobiłam taki kącik, to mogłabym też im dać tutaj na przykład lody. Cenę zostawię, zmienię tylko kolorek. I... tak, kosz na śmieci oczywiście. I może... ławeczki. Tak mi się nie podoba. No dobra, to niech będzie wyjątkowo, tak? Mhm. No i spoko. Miśku. Miśku szczęśliwy. Łośku. Łośku tak samo. Hipciu. No. Hipcio uciekł i już mu lepiej. To dobrze. Insect House, powiadacie. Się wynalazł. To jest trochę duże. Ale też mogłabym to gdzieś dać. Ale może to w przyszłości, co? Na razie bym musiała się skupić na tych zagrożonych zwierzakach. Black Leopard. Te zwierzęta potrzebują spokoju. Na pewno spokoju potrzebują okapi. To są zwierzaki, które są ogółem nieśmiałe i one nie lubią ludzi. Więc muszę wybudować je gdzieś, gdzie będą miały spokój. Czyli nawet chyba gdzieś tutaj dopiero, żeby każdy, kto chce do nich dotrzeć, musiał przejść całe zoo, tak jakby.
Już ktoś korzysta z lodów. Spróbujemy tak. Tutaj zrobimy ścieżkę. I tak, tutaj by była klatka, powiedzmy, dla tych naszych leopardów. Tutaj gdzieś, powiedzmy, że byłyby nasze okapi. Tak, tak bym jakoś spróbowała. A białe tygrysy zrobimy w tej części gdzieś, bo one przyciągają ludzi, więc trzeba by było zrobić je z daleka od tych naszych zwierząt, więc gdzieś tutaj bym wydzieliła teren. Tylko tu zrobiłam tą toaletę i tak trochę głupio. Jak tu teraz ścieżkę pociągnąć? Jakoś tak. No nie szkodzi, tak musi zostać. I na pewno, jeśli tu są jakieś drzewa, to bym chciała je skasować. Nie da się tak, muszę mieć włączony widok drzew. I tu na pewno są też kurki, których też się chcę pozbyć. Lody mają wzięcie, słyszę. No o co tu chodzi? Czemu nie mogę tego skasować? Halo? Jaki błąd? No halo? Ale zbugowane. No i co to tak ma zostać w tej klatce? Będę musiała to ominąć. Ale beznadzieja. Chcę to usunąć. Nie mogę. Dobra, teren mamy mniej więcej rozplanowany. Najpierw wybuduję na pewno te nasze białe tygrysy, bo chcę ludzi przyciągnąć w ten teren. I na pewno zrobię im taką klatkę, tylko muszę ominąć to miejsce. Więc tak zrobimy. Tu. Tu pociągniemy im ten teren. Trochę duża ta klatka będzie. Może lepiej jednak mniejsza. No nie, no taka musi być minimum. Białe tygrysy. Okej. Wejście zrobimy tu. Na pewno mogę skasować to drzewo i to drzewo. I na pewno mogę im wydżunglować już tu na miejscu, bo... Znaczy się nie na miejscu, tylko na wejściu, bo wiem, że one nie woda na środku, na pewno nie. Nawet bym tak nie chciała. I na pewno lubią jaskinie, więc już ją też dam. Może wody lubią, to wiem, więc też już mogę im dać. No dobra, to je adoptuję jeszcze w tym odcinku i to już będzie ostatnie, co zrobię w tym odcinku. Mała grupka, czyli może parka na początek. Obsługa. I tak, może skoro mam kasę, to chciałabym im dać ten wodospadzik taki fajny. One będą lubiły ten wodospad i też to zwiększa zadowolenie gości z klatki i w ogóle z terenu. Dirt Rainforest. Okej. Już? Czego jeszcze? Za dużo dirtu. Wy nie lubicie w ogóle dirtu? Naprawdę? I jeszcze trawy byście chciały trochę więcej. Czyli tak lubicie, okej. Jeszcze niewystarczająco dużo tego rainforestu.
O, bym chciała chociaż trochę jeszcze wody dać, bo to tak dziwnie wygląda. Kurczę, no nie chcą. Wow! Ale narobiłam. Nie to miałam kliknąć. Czekajcie chwilę, zrobię to jeszcze raz. Dobra, naprawiłam i udało mi się zrobić tak tą wodę, żeby wyglądała jakby się rozlewała z tego wodospadu. I na pewno drzewa teraz im potrzeba. To drzewko, jak zawsze. Tu nie mogę upchać. Lubię im robić takie skupiska tych drzew. To zawsze fajnie wygląda moim zdaniem. I one też to lubią, bo widzicie dopasowanie, jak wysoko wzrosło. I kamyczek na pewno ten im dam. Dobra. O, dostaliśmy kolejną kaskę. Super. I wiecie co, ja na razie wyłączę te wynalazki całe. I tygryski są zadowolone. Czyli tak jakby pierwszy etap prac nad klatkami i zwierzętami zagrożonymi mamy za sobą. O, wrócę tu kamerkę, bo chcę sprawdzić, czy mogę tu upchać jakieś ławeczki. I mogę. Także na pewno to zrobię i na pewno dam jeszcze kosz na śmieci im. Wow. Te lody mają straszne wzięcie, widzę. To tu im jeszcze dam trochę ławeczek, żeby nie marudzili, że nie mają gdzie siedzieć. Albo może bardziej zamiast tego kosza, to dam im tu kosz. O. Tu i jeszcze może tu. Dobra, mam czerwiec, także pauza i kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że podobał Wam się. Jeśli tak, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Pamiętajcie, żeby zajrzeć na Facebooka, na bloga i na Instagrama. Linki jak zawsze macie w opisie. I do usłyszenia w następnych odcinkach. Pa, pa!